Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska ręka w rękę zgodnie agitowały i tajni współpracownicy Służby Bezpieczeństwa. Przypomnę, jego ekscelencja nieboszczyk arcybiskup Życiński przecież tu ze skóry wyłaził, żeby głosować za Anschlussem. No i obydwie te formacje stręczyły Polakom Unię Europejską, stręczyły Polakom Anschluss. Nie będzie pan na Konfederację głosował, niech pan głosuje na Klaudię Jachirę, to wtedy będzie pan miał satysfakcję z jej dokonań na niwie parlamentarnej. No. Kazał nam tutaj, że tak powiem, kochać Ukraińców, nasz najważniejszy sojusznik, no to kochamy, no co mamy robić. Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Pan Mariusz GR. Skoro wiadomo, że Aleksander Kwaśniewski był tajnym agentem SB, to dlaczego on jeszcze nie siedzi w więzieniu albo nie został zlinczowany? No, nie ma powodu, żeby siedział w więzieniu. Bycie tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa ani za PRL-u, ani już w III Rzeczypospolitej nie było i nie jest przestępstwem. Także nie ma żadnego powodu, żeby Aleksander Kwaśniewski siedział z tego powodu. Miałem innych powodów, to by się sporo znalazło, ale akurat z tego powodu to nie. Albo nie został zlinczowany. No, widocznie nie było chętnych, żeby go linczować. No to cóż ja mogę panu odpowiedzieć. Pan Rafał Jędrzejczyk. Szanowny panie redaktorze, często w swoich wypowiedziach powtarza pan, że PiS i KO, dawniej PO, w sprawach istotnych głosują jednomyślnie. Czy mógłby pan podać kilka takich najistotniejszych głosowań? Czego dotyczyły? Pozdrawiam serdecznie, z góry dziękuję za odpowiedź. No mógłbym, oczywiście. To w sprawach naprawdę przesądzających o losie państwa na dziesięciolecia, jeśli nie na stulecie. Proszę bardzo, rok 2003, referendum akcesyjne i Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska ręka w rękę zgodnie agitowały i tajni współpracownicy Służby Bezpieczeństwa. Przypomnę, jego ekscelencja nieboszczyk arcybiskup Życiński przecież tu ze skóry wyłaził, żeby głosować za Anschlussem. No i obydwie te formacje stręczyły Polakom Unię Europejską, stręczyły Polakom Anschluss. No to jest pierwszy przykład. Drugi przykład to jest głosowanie w Sejmie 1 kwietnia 2008 roku nad ustawą upoważniającą prezydenta Kaczyńskiego do ratyfikacji traktatu lizbońskiego. I Platforma Obywatelska i PiS, co prawda część posłów Zjednoczonej Prawicy się zbuntowała i nie głosowała za tym, ale reszta głosowała, naczelnik państwa głosował za, podobnie jak Platforma Obywatelska. Także to jest ratyfikacja traktatu lizbońskiego, nawiasem mówiąc, 13 grudnia 2007 roku Donald Tusk razem z księciem małżonkiem, czyli ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim, podpisali traktat w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, podpisali traktat, jak się okazało, bez czytania, do czego Donald Tusk się przyznał. No to jak Donald Tusk go nie czytał, to książę małżonek tym bardziej go nie czytał. Za coś takiego to w porządnym państwie, na dobry porządek, to powinna być natychmiastowa dymisja, na szpicach butów powinien taki premier wylecieć, no ale Polska jest państwem pozostałym. Także tu nic się... No, przeszło to bez echa, w ogóle nikt nawet nie zwrócił na to uwagi, mimo że Donald Tusk bez bicia się przyznał. No i myślę, że ci posłowie, którzy głosowali 1 kwietnia za ratyfikacją traktatu lizbońskiego, który dopiero teraz się dowiadujemy, jak ogromny kawał suwerenności ten traktat Polsce amputował. No i do końca tego nie wiemy. A dlaczego? A dlatego, że prawdopodobnie nikt tego nie czytał.
Również ci posłowie, którzy głosowali za ustawą upoważniającą prezydenta Kaczyńskiego do ratyfikacji tego traktatu, i obawiam się, że prezydent Kaczyński też go nie czytał i podpisał ratyfikację, ratyfikował ten traktat 10 października 2009 roku. No i teraz czkawką nam się to odbija. Wreszcie całkiem niedawny przykład. No tu akurat Koalicja Obywatelska nie w całości współpracowała z naczelnikiem państwa, ale na przykład klub parlamentarny Lewicy jak najbardziej. Dzięki niemu właśnie naczelnik państwa przeforsował ratyfikację ustawy o zasobach własnych Unii Europejskiej. Ta ustawa przewidywała wyposażenie Komisji Europejskiej w dwa nowe uprawnienia, których ona przedtem nie miała. Uprawnienie do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu całej Unii i uprawnienie do nakładania bezpośrednich unijnych podatków. Tu nawet znaczna część PiS-u się zbuntowała i tego, no to nie było innej rady, żeby tę ratyfikację przepchnąć, to naczelnik państwa odwołał się do swoich takich wrogów zaprzysięgłych, mianowicie klubu Lewicy, no i tymi głosami to przeforsował. Więc klub Lewicy zdaje się wchodzi do tego całego tam bajzlu. No więc to są te przykłady, gdzie w sprawach rzeczywiście istotnych, które decydują o losie państwa, to te formacje działają ręka w rękę. PTL. Dlaczego Konfederacja dała dwójkę na swoich listach synowi Banasia, mającego zarzuty prokuratorskie i w dodatku bzdety gadają o moralności? Co to za gówno? Żarty mojego głosu nie mają. To wie pan, no to niech pan nie głosuje. No. Co ja panu mam odpowiadać? Ani ja nie jestem członkiem Konfederacji. A w ogóle to pan Banaś ma zarzuty prokuratorskie. No to w Polsce bardzo wiele osób ma zarzuty prokuratorskie, ale to nie znaczy, że zostali skazani. A zgodnie z zasadą, najwyżej, bo jak ktoś nie będzie chciał, to przecież nie musi na pana Banasia głosować. Nie wiem, co pana tak irytuje w tym, że zdety o moralności gadają. No w polityce to, wie pan, różne rzeczy się robi. To Otto Bismarck mówił, że to dobrze, że ludzie nie wiedzą, jak się robi politykę i parówki. No więc może i dobrze, że nie wiedzą, a pan, no to, ale to pan ma czyste sumienie, nie będzie pan na Konfederację głosował, niech pan głosuje na Klaudię Jachirę, to wtedy będzie pan miał satysfakcję z jej dokonań na niwie parlamentarnej. No co ja mam panu poradzić? A co robić pan MRS 6073? A co robić, jak prezydent Duda zakochany w Zełenskim? No to nic się nie da zrobić. Jak jest zakochany, to się nic nie da zrobić. Trzeba by mu podsunąć jakiegoś innego prezydenta, może by się wtedy odkochał z Zełenskim. No bo tak, to jak nie będzie miał alternatywy, no to będzie zakochany i tyle. Jerzy Wecawski. Już raz protestowałem. To nie my, to oni, jak niegdyś określiła rządzącą klikę Teresa Toreńska. Kim jest rządząca klika PiS? Jakie ma powiązania z Ukraińcami? Dlaczego toleruje banderowską symbolikę u swych kolesi? Bo to ich krewni w postaci wujaszka, pułkownika Wilhelma Świątkowskiego z Grenowki pod Odessą. A ilu takich krewnych o zbieżnych nazwiskach? Oj, widzę, że pan sięga, że tak powiem, lewą ręką za prawe ucho. To nie jest dobra metoda.
Im prostsze wyjaśnienie, tym bardziej bliskie prawdy. Moim zdaniem tu nie ma żadnej tajemnicy. Ta tajemnica jest prosta jak budowa cepa. Kazał nam tutaj, że tak powiem, kochać Ukraińców, nasz najważniejszy sojusznik, no to kochamy, no co mamy robić. A pan by nie kochał, jakby pański los, czy los pańskiego rządu zależał od naszego najważniejszego sojusznika, też by pan kochał, być może z obrzydzeniem, ze zgrzytaniem zębów, ale no co by pan miał do roboty. Pan Artur Rozga. Drogi panie Stanisławie, jest pan wspaniały. No dziękuję bardzo. Dziękuję za jak zawsze trafne wypowiedzi. Postscriptum. Czemu tylko miliona, a nie marsz biliona serc? Czy Tusk nie wierzy w Polaków? No myślę, że wierzy, ale myślę, że jednocześnie, znaczy wierzy w Polaków, to widać, jasne, ale jednocześnie zachowuje resztki poczucia rzeczywistości i milion, co jakby mu się udało, to i tak będzie dobrze, a bilion, no to tylu serc polskich nie ma nawet, a zwłaszcza serc złamanych, to, no to by świadczyło, jakby Donald Tusk rzucił hasło biliona serc, to by świadczyło, że rzeczywiście kompletnie już od leciał od rzeczywistości i powinni się nim zająć weterynarze. Oni i tak powinni się nim zająć, ale wtedy to już byłaby oczywista oczywistość. Damian Jasiński, 95-21. Czy Francuzi mają szansę na drugą Joannę d'Arc? No, moim zdaniem raczej mało prawdopodobne, żeby tutaj pani Maryna Le Pen się nie bardzo nadaje na Joannę d'Arc, bo Joanna d'Arc, no to tak, tam jednak tych Anglików, to tam, jak to pisze ten Franciszek Villon, Anglików gnała precz szeregi. No to tutaj nie widać nikogo, ja w każdym razie nie widzę nikogo we Francji. No Philippe de Villiers, który tam przynajmniej teoretycznie coś próbował, to, no ale to jest po pierwsze mężczyzna, a po drugie on tylko teoretycznie coś próbował, więc na Joannę d'Arc się nie nadaje. Haszczu 87. Panie Stanisławie, czy gustuje pan w literaturze fantastycznej? No, gustowałem, ale właściwie moje zamiłowanie do literatury fantastycznej skończyło się na Stanisławie Lemie. Potem już mi się ta literatura przestała tak podobać, bo taka była dosyć toporna, więc już przestałem się entuzjazmować literaturą fantastyczną. Oba 382, a te książki Stanisława Lema, na przykład Głos Pana, to do dzisiaj uważam za dzieło wybitne. Głos Pana uważam za dzieło wybitne, także polecam. Kuba 382. Szanowny panie Stanisławie, jakim wykładowcą pan był? Chodzi o podejście do studenta, poziom trudności zaliczeń i egzaminów itp. Czy poleca pan pracę wykładowcy? Pozdrawiam serdecznie. No polecam, bo to jednak kontakt z młodzieżą studencką, wykładowcę też wzbogaca. Chociaż czasami dostarcza mu pewnych rozterek. No ja miałem taką, jak miałem studentów trzeciego roku nauk politycznych, no i tam któregoś razu mieliśmy zajęcia o NATO i tam analizowaliśmy traktat waszyngtoński. No i tam w tym traktacie waszyngtońskim jest określony obszar działania NATO, że Ameryka Północna, Europa i Północny Atlantyk do zwrotnika Raka.
I zapytałem tych studentów, dlaczego ta linia na globusie nazywa się zwrotnikiem. Popatrzyli na mnie z wyrzutem, a po dalszych indagacji się okazało, że nie wiedzą, dlaczego pory roku się zmieniają. No to ja też tu miałem okazję poznania czegoś, co mnie zaskoczyło. Ale jakim ja wykładowcą byłem, no nie wiem, to mnie, nie mnie to oceniać, ale zdaje mi się, że studenci mnie lubią. Zdaje mi się, że studenci mnie lubili. Ja zresztą nie wymagałem od nich zbyt wiele. To znaczy starałem się, bo potem musiałem tam egzaminy takie, czy tam no, z ocenami. W związku z tym dopracowałem sobie, żeby się nie katować, tak i tych studentów nie katować, bo to opracowałem sobie taki rodzaj testu. No i tam punktowane były te pytania, po odpowiedzi były punktowane i było pewne minimum. Jak ktoś nie przekroczył tego minimum, no to nie zaliczał, a jak tam przeczołgał się przez to minimum, to zaliczał. Bo muszę powiedzieć, że w tych wyższych szkołach, w których ja tam miałem zajęcia, no to studiowali ludzie albo tacy, którzy tam no, chcieli mieć papierek, ale studiowali też tacy studenci, którzy wzbudzali mój szacunek, bo oni pracowali, bo tam trzeba było zapłacić za to czesne, trzeba było zapłacić. No i oni pracowali i z tych zarobków płacili to czesne. To tacy studenci naprawdę wzbudzali mój szacunek. No i jeszcze jeden taki epizod, który mi utkwił w pamięci. Miałem studenta Murzyna. No i kiedyś na którychś zajęciach omawialiśmy takie koncepcje geopolityczne przedwojenne, mianowicie koncepcję federacyjną i program prometejski. No i polscy studenci w ogóle nie mieli pojęcia, o co tu chodzi, a ten Murzyn wiedział. Ja byłem też tu zaskoczony. Mówię, jak wam nie wstyd, że tu kolega to orientuje się, na czym to polega jedno i drugie, a wy nie wiecie. No ale to tak właśnie było. Pan Sławcio Sławcio. Dzień dobry. Wspominał pan o wpływie Imperium Mongołów na Rosję, co skutkuje między innymi lekceważeniem życia. Co z Europą? Kilka milionów aborcji co roku, najwyraźniej spore lekceważenie życia. Może też promocja takiej terminacji życia to zachęcenie do przyszłego zezwierzęcenia w przyszłej globalnej masakrze. Obojętnie, czy będziemy wypuszczać na siebie rakiety, czołgi, wirusy, czy może siekać konwencjonalnie, chwilowo żywi uznają, że tak właśnie musi być. Bo, jak pan to mówi, często mądrość etapu. No, rzeczywiście oswajanie milionów ludzi z takim mordowaniem ludzi bardzo małych musi mieć i będzie miało moim zdaniem kontynuację. Zresztą aborcja i eutanazja to są dwie strony tego samego medalu. Tak jak się tam ludzi bardzo małych za ludzi nie uważa i właściwie no, tam spuszcza się ich z wodą bez ceregieli. I w ogóle to czyni się z uprawnienia takiego podstawowe prawo człowieków, a właściwie kobietów, no to już dochodzi do sytuacji, kiedy starych pierdzieli też się do dołu z wapnem będzie wrzucało, bo rzeczywiście jaki z nich pożytek. No, to takie utylitarne podejście musi się skończyć kanibalizmem nawet. Zresztą też są jakieś takie przesłanki do tego, bo z kanibalizmem technologicznym już mamy do czynienia. No, tak jak to Antoni Słonimski kiedyś pisał w tym wierszu Gołąb ostatni, pozwolę sobie zacytować. Porwały mnie plemiona zdziczałych tubylców.
zbrojnych w maczugi światła, strzały laserowe, ponaddźwiękowe dzidy, kobaltowe proce, paraboliczne bębny, flety bioplazmy, wtórujące podskokom sztucznych serc lub krwawych, wydartych z piersi trupów jeszcze nieostygłych. No to jest właśnie kanibalizm technologiczny, te transplantacje wszystkie. A jak tak dalej pójdzie, to dojdzie do tego, bo to, kto to widział, żeby się tyle białka pełnowartościowego marnowało? No to się tych tam nieboszczyków będzie przerabiać na konserwy dla psów i tak dalej. No i tą wizją apokaliptyczną kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cyklu. Jak wyglądał Anschluss w polskim wydaniu? Komu i dlaczego zależało na przystąpieniu do Unii Europejskiej? Dlaczego hasło Targowica jest nadal aktualne i czy Niemcy chcą stworzyć Czwartą Rzeszę? Anschluss. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w capitalbook.pl.